przekaz Państwu zasady bezpieczeństwa i wyposażenie awaryjne naszego samolotu. Bagaż podręczny prosimy umieścić w schowkach nad głowami lub pod poprzedzającym fotelem. Prosimy zachować ostrożność podczas otwierania schowków, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Pokażemy teraz Państwu, jak zapiąć i odpiąć pasy bezpieczeństwa. Prosimy o zamknięcie stolików i ustawienie oparć foteli w pozycji pionowej. Jeżeli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie nad Państwa głowami. Należy wówczas chwycić najbliższą maskę, pociągnąć do siebie i zakryć nią usta i nos. Pasażerowie podróżujący z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, a następnie dziecku. Samolot wyposażony jest w wyjścia awaryjne przez drzwi w przedniej i tylnej części samolotu oraz przez okna w środkowej części kabiny. Wyjścia przez drzwi wyposażone są w nadmuchiwane trapy. W sytuacji awaryjnej system oświetlenia podłogi pozwoli odnaleźć drogę do wyjścia. Na pokładzie samolotu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, a w toaletach zainstalowane są czujniki reagujące na dym. Prosimy również zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa, która jest w kieszeni fotela. Ladies and gentlemen, we would now like to demonstrate the safety features of this aircraft. Hand luggage must be stored in one of the overhead lockers or under the seat in front of you. Please be careful when opening the overhead lockers as items may fall out. We will now show you how to fasten and unfasten your seatbelt. Please make sure that your tray table and seat are in their full upright position. If the pressure in the cabin drops sharply, oxygen masks will automatically fall from overhead. Take the nearest mask and pull it towards you. Place it over your nose and mouth. If you are traveling with children, put your own mask on first and then attend to your child. This aircraft is equipped with emergency exit doors at the front and rear of the aircraft and emergency exit windows in the central part of the cabin. The emergency exit doors are equipped with evacuation slides. The emergency floor lighting will guide you to the exits. We remind you that smoking is strictly prohibited on board this aircraft, including the toilets. All toilets have been fitted with smoke detectors. Please take time to read the safety instructions, which you will find in the seat pocket in front of you. Korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że urządzenia pozostają w trybie samolotowym oraz wyłączony jest tryb bezprzewodowej transmisji danych. Należy pamiętać, że w czasie startu i lądowania laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub na półce. You are allowed to use electronic devices during the entire flight, but please make sure that your devices are in flight mode and wireless data transmission has been turned off. Please keep in mind that during takeoff and landing, laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage, seat pocket, or the luggage compartment. Décollage.
Mesdames et messieurs, toute l'équipe de la compagnie LOT Polish Airlines, le réseau Star Alliance ainsi que nos compagnies aériennes partenaires vous souhaitent la bienvenue à bord. Merci d'avoir choisi de voler avec nous. Afin de garantir la sécurité des passagers, veuillez placer tous vos bagages à main dans l'un des compartiments se situant au-dessus de vous ou sous le siège vous faisant face. Merci d'attacher votre ceinture et de vous assurer que votre siège ainsi que votre tablette sont bien placés à la verticale. Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer à bord de cet avion. LOT Polish Airlines vous autorise à utiliser vos appareils mobiles pendant toute la durée du vol. Mais veuillez vous assurer qu'ils sont en mode avion et que la transmission des données sans fil a été désactivée. Nous vous rappelons en outre que lors des phases de décollage et d'atterrissage, les ordinateurs portables et grands appareils électroniques ne doivent pas être connectés à l'alimentation électrique à bord, mais placés dans votre bagage à main, la poche de votre siège ou dans le compartiment à bagages. Merci de prendre le temps de lire les instructions de sécurité mises à votre disposition dans la poche du siège en face de vous. Nous vous souhaitons un agréable vol.